pytaliście, jak wygląda ta piramidka smaku? No tak jak taka herbatka i w środku są te wszystkie, wiecie, ziele angielskie itp. itd. Tylko tak jak Wam mówiłam, ja do rosołu już tego nie dodaję ze względu na to, że on barwi strasznie i ten rosół nie jest taki ładny, klarowny. No niestety już nie mam ani jednej, wszystkie zużyłam, będę musiała sobie kupić. I teraz kupię sobie, tak jak mówiłam, te do pomidorówki. Niestety ostatnio mi nie było po drodze do Lidla, ale myślę, że może jutro, jak będziemy wracali, tak, to może jutro wjedziemy i kupię te do pomidorówki. I zobaczymy. Także no fajne, ale do rosołu mi się nie podoba, bo ten rosół jest taki ciemny. A ja rosół to lubię taki jasny, jak rosół. No, ale do innych zup i sosów rewelka, rewelka. Wiecie, nie trzeba wyławiać wszystkiego, uważać w zupie. No o, tu jest ziele. No wy nie widzicie, ale o, widzicie, tu jest ziele. I bardzo ładnie to pachnie, uwielbiam ten zapach. Więc dobra, tyle. Dzień dobry, wróciłam z pracy, mamy piątek, juhu. A jeszcze udało mi się wyjść pół godziny wcześniej i jest za 15. Druga. I chcę Wam pokazać, co dzisiaj będzie na obiad. Obiad przygotowałam po części wczoraj, bo dzisiaj będą dwa dania. Zresztą... Nie ciągle mamy dwa dania, ale dzisiaj mamy dwa dania i mamy barszczyk biały. I co chcę powiedzieć o barszczyku? Czekajcie, żebym się tu nie przypaliła. Co chcę powiedzieć o matku, o barszczyku? To to, że na przykład u nas barszczyk to jest gotowany, no wiecie, tam na rosołku i tak dalej, na kwasie z kapusty lub odrobinki octu jeszcze. Do tego jest doprawiany tam solą, pieprzem i cukrem troszeczkę, żeby to było, wiecie, takie kwaśne, przechodziło w taką lekką słodycz na końcu. Także, pycha, pycha, a jak pachnie. I to później jest zaklepywane śmietanką, ale w mojej wersji jest to zaklepane mleczkiem. I do tego jest odrobinka wody z mąką, żeby taka się zawisista zrobiła. I do tego dzisiaj mamy, słuchajcie, kluchy własnej roboty, które przygotowałam kiedyś i one, jak je przygotuję, zasypię mąką, one powysychają porządnie, to można go przechowywać do kilku miesięcy, ale że to już moja ostatnia partia, to mam dzisiaj własnej roboty i za chwilę będę przygotowywała drugą część kluskilane. Bo mój mąż też lubi właśnie takie kluskilane, a kluskilane, gdy zostaną, to możemy z nich zrobić wszystko. Możemy je przesmażyć z jajkiem cudawianki, także nic się nie zmarnuje. I co do tego barszczu, to na przykład u nas właśnie barszcz biały tak się przygotowuje, jak powiedziałam, a na przykład... Boże, ręka mnie boli. A na przykład mój szwagierki mąż jest z okolic Tarnowa i u nich biały barszczyk, oni na biały barszczyk mówią tak jak u nas na żurek, czyli wiecie, ziemniaczek, jajeczko, biała kiełbaska, a u nas biały barszczyk to jest na kwasie z kapusty, który dostałam od teściowej, chociaż kupiłam sobie kapustę, ale chcę Wam pokazać, w jakim oryginalnym sprzęcie dostałam, znaczy opakowaniu, po panu Tadeuszu, a tak w ogóle to była nasza wódka weselna i to jest jedna z butelek, oczywiście ona już była dawno wypita, tylko tak została. I teraz najprostszy przepis na kluskilane to zawsze na takie jedno większe jajko, troszeczkę soli, odrobinkę, żeby nie było za dużo, bo wodę też solimy do tego. Dwie łyżki mąki. I najpierw trzepiemy sobie to i później stopniowo dodajemy te dwie łyżki mąki, aż konsystencja będzie taka cyk. I później na wodę, a tu jest mój barszczyk. Wiecie, jak to pachnie? Taki kwasik, taki, Boże, uwielbiam. Także zabieram się za przygotowanie dalej. Taka mniej więcej porcyjka wychodzi z jednego jajka i dwóch łyżek mąki. U mnie kluski zawsze mają różne kształty, bo ja niestety nie mam takiej wprawy jak nasze babcie czy moja teściowa. A teraz chcę Wam pokazać jeszcze jedno, bo zapomniałam. O matko, przykleiło mi się. To jest mój makaron. Wiecie, jak on jest dobry? Dobra, co by muchy nie siadały, chociaż żadnej w domu nie mam, ale awaryjnie. Nie no, żeby nie obcechł. I już mam połowę porcji tych klusek. I tylko zalałam zupą, a w zupie nie ma nic innego oprócz marchewki, bo ja nie lubię, jak jest taka zwykła, lubię, jak jest starta marchewka do tego i jedna pokrojona w drobną kosteczkę. Jeszcze wiem, że dają ziemniaki. A muszę tę butelkę schować, bo ktoś tu powie, że niezłe libacje są. A co jeszcze chcę nawiązać? Czy pościcie w piątek?
bo my nie zawsze praktykujemy poszczenie w każdy piątek, ale nie do końca, dlatego że dzisiaj jest małe oszustwo, bo zupa jest na mięsku. No, ale taki mały wyjątek, no. I te jeść. Mój ostatni, przepraszam, zapas sera halloumi i zobaczcie, ja go wrzuciłam na suchą patelnię i on teraz puszcza tą swoją taką tak zwaną, nazwijmy to, wodę i w momencie, gdy on się zacznie rumienić, to po prostu go przewracamy. Ale to zazwyczaj jest wtedy, gdy to wszystko wyschnie i on się zaczyna rumienić i cyk. To jest kolacja, bo ja dzisiaj zjadłam tą zupę i powiem wam, że od tej zupy już nic więcej nie jadłam. I mamy tortille. Ja sobie wzięłam, zużyłam resztkę tego gotowego sosu. Mój mąż ma oczywiście ten curry. I odrobinka. To są dwie tortille mojego męża. Rozłożyłam mu na dwóch talerzach, bo zaraz położę mu ser tu i ser tu, a ja sobie zrobię za chwilę. I ja zużyję resztkę tego sosu. Na to sobie rzucę odrobinę sałaty lodowej. Kawałek pomidora. O, może tu. Kawałek pomidora. Awokado sobie rozsmaruję jeszcze wcześniej na tym. Jakie ładne mam zielone, jakie mięciutkie. Zobaczcie, aż widelec normalnie wchodzi. I wiecie, co wyczaiłam z awokado? Że jeżeli kupicie to awokado takie do tego, które musi poleżakować, które nie nadaje się od razu do zjedzenia, to potrzymajcie je kilka dni normalnie na blacie kuchennym, gdziekolwiek na zewnątrz, nie w lodówce. I jak ono wam zacznie robić się miękkie, czekajcie, ja tu może zrobię nadzór, bo to już się zaczyna coś dziać, ale jeszcze sekundy. O, on już się tu zaczyna robić. O, widzicie? I to jest właśnie ten moment, w którym trzeba je odwrócić. One jeszcze nie wszystkie. I gdy wam poleżakuje kilka dni i zrobi się taki fest miękki, to wsadźcie go do lodówki. I taki miękki w lodówce u mnie wytrzymuje też kilka... Chuj, u mnie nawet tydzień. I zobaczcie, po tygodniu najpierw mi zmiękł na blacie, potem go wsadziłam do lodówki, bo stwierdziłam, że nie mam na niego ochoty i bałam się, że mi się zepsuje. Dzisiaj w sumie, gdy go rozkrajałam, to myślałam, że będzie zepsuta. Zobaczcie, po tygodniu w lodówce jeszcze od momentu zmięknięcia na blacie. No bajka. Więc rozglabię sobie awokado, na to rzucę pomidora, kawałek ogórka jeszcze sobie wyjmę. No i to są trzy moje kawałeczki do usmażenia. A ścierka już świąteczna. Jakoś tak wyszło. A to były te tortille z Biedry. No to co? Smacznego. Tak poza tym, to nie wydaje wam się, nie macie déjà vu, déjà vu, déjà vu. Mam taki sam sweterek i obydwa są z Diversa, one są chyba z tamtego roku. I wiem, że ten, on jest długi, to jest taki długi, długi płaszczyk i niestety co jest w nim niedobre, to on nie ma kieszeni. Ale jest przemiły, przeciepły, przecudowny. I ja mam jeden taki wciągany, wiecie, na siebie tu z tym takim małym dekoltem troszkę większy, a drugi mam po prostu większy. I on ma taki rękawek nie do końca pełny. Tutaj macham wam takim czymś, bo to jest bazyla i milika piórko za całe 3,80. Taka zabaweczka. A chcę wam powiedzieć, że dzisiaj jest Godzilla na TVN-ie. I takim moim małym, chorym z dzieciństwa upodobaniem filmowym była Godzilla. Zorro to niekoniecznie, Batman tak gdzieś tam może wpełznął w to wszystko, ale uwielbiałam Rockiego. Rocky Balboa. Słuchajcie, ja kochałam ten film i zawsze jak leciał w telewizji, no bo wiecie, kiedyś nie było tak, że sobie ściągnęliśmy z internetu, jak byliśmy małe, albo trzeba było iść do wypożyczalni na kasecie wideo sobie wypożyczyć i uwielbiałam Rockiego i Godzilla. No naprawdę, no uwierzcie mi, że masakra. Jedną bajkę, którą też bardzo uwielbiałam ze względu... Buzia normalnie wpatrzona jak w obrazek. Milik też. A to wszystko za sprawą piór, czyli ich zabawki za całe 3,80. I uwierzcie mi, że jak oni są obudzeni, to... O! To mniej więcej to właśnie tak wygląda, że po prostu... Bozia, no taki tryb zabawy! No niuny, niuny. Milano to jest po prostu szybszy od błyskawicy. No ale no nie. Pióra, no co kaczkę byś te... O, szesz w mordę jeżyczka! Pióra w pysku!
Zażar kury. Na kury byś był dobry. Proszę oddać. Nie wytrzymam. Pióra w niebezpieczeństwie. 3,80. Matko święta godzina. A wcześniejsze się zepsuły i te też się zepsuły, ale te się zepsuły szybciej niż powinny. Ale zaraz to jakoś przyklejmy na coś. Nie, nie, bo na razie to jest no Milano. No. Pani kupiła zabawkę i nawet się nie zdążyliście dobrze pobawić. Ale patyczek też jest dobry, nie? Taki pejczyk. Ale jaja. Buzia, jesteś namierzony. No nie ma piór. Pióra są tu. No. Surikatko. Zapełniła mi się karta pamięci tradycyjnie. Słuchajcie, ja mam kartę pamięci 128 giga, mam dwie po 64 giga. Ja mam wszystkie zawalone. Zamiast je opróżnić i na takiej karcie to by się filmów zmieściło po prostu na 2 tygodnie, ale nie. Ja się męczę i co chwilę mi się zapycha ta karta i nie, muszę z nią zrobić zaraz porządek. I co jeszcze chciałam powiedzieć, że jeżeli widzicie moje brwi, które są tutaj porozlewane, to znaczy, że jest to taka miniaturowa próbka kredki z... No co? No niuni! Ale żeś... O matko niuni! Ale żeś poszalał niuni! Niuni! I Milano znowu! Czy wy zawsze musicie mi przerywać w trakcie zdania? Więc uwaga! Jest to próbka takiej miniaturowej kredki z tego... z Manhattana. I niestety, widzicie, jak jest porozlewane, jaka jest ciemna w ogóle i złazi z brwi. Także jest do kitu. Także dzisiaj oglądamy Godzilla. Godzilla. Godzilla? Godzilla? A moja siostra, jak była mała, nie umiała powiedzieć Godzilla i mówiła, że będziemy oglądali godzinę. Także dzisiaj będzie godzina. Godzina 20, godzina. Oglądamy. Ja się będę malowała na Godzilli. Jest Godzilla, Boże kochany! Cicho, kobieto, my nie wytrzymamy tu! Milik! No co ty mi robisz? Jak ja tu mam arsenał przyszykowany. Pogłoś. Do malowania. I nic nie widać. Proszę mi światło zapalić. No chyba ty. No chyba ty. Podgórz, kurde, łatwo ten kupi. No się ułożyłem już. Ułożyłeś się? Nie wiem, które, nie wiem, której brakło mi zmywacza i muszę te gówniane te chusteczki użyć. Oglądamy. Chyba Buzia tam. Buzia, nie oglądasz? Te, gruby. Buzia nie ogląda, bo mówiłam, że to nie jest dla dzieci. I chyba nie przyszedł. Chodź. Cześć, dzień dobry. Oficjalnie mamy sobotę. Boże, nareszcie. Uwielbiam. Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam weekendy, bo mam weekendy wolne. No, a ci co nie mają, no to wam bardzo współczuję, ale ja już to w życiu przerabiałam, także cieszę się z tego, co mam. A teraz pokażę wam bardzo szybko, co zużyłam, bo chcieliście ostatnio, żebym wam pokazywała tak bardzo, bardzo szybko. I mamy znowu z drogerii DM i to jest Alverde, krem różany. Alverde ma też kremy bardzo naturalne i ten różany to już jest moje któreś z rzędu opakowanie. On u mnie sprawdza się tylko i wyłącznie w okresie letnim. One nie kosztują strasznie dużo, chociaż Alverde jest dużo, troszeczkę droższe od Balea. I wkurzał mnie zapach, po prostu smród. Smród, naprawdę. Zapach był straszny, ale... konsystencja znowu też jest okropna, bo jest bardzo rzadka, lejąca i zanim on się wchłonie w twarz, to wiecie, maziacie go jak najgorszy balsam po twarzy, on nic nie chce wejść, ale w okresie letnim on jest bardzo, bardzo wydajny i naprawdę bardzo dobrze mi służy, bo moja skóra uwielbia kosmetyki z różą i mimo, że on zapachem jest straszny,
konsystencją. Też jest straszny, bo trzeba dużo więcej czasu z rana na niego poświęcić, aby go wklepać w papkę, ale za to, że ma różę i działa, to ja do niego jeszcze wrócę. Na noc też już używałam. I to jest serum z kwasami chyba owocowymi, z tego co widzę, z witaminą E i z witaminą B5. Nie wiem, czy to serum jeszcze jest. Ono jest z tą pompką taką, co do góry wjeżdża. I powiem wam, że po tym serum strasznie była lepka skóra. Później jak się nałożyło krem, to może on się wymieszał jakoś, to serum z kremem, ale tak to było lepkie. I miało bardzo przyjemny, fajny zapach. No i pompka, było widać, źle jest w opakowaniu. A co do działania, no to temat rzeka. Takie, no wiecie, nie najgorsze. Zawsze jakiś serum do twarzy. A tu zużyłam trójaktywny tonik z kwasami. Salicylowy, glikolowy i migdałowy. Moja skóra uwielbia kwas glikolowy i kwas migdałowy. Powiem wam, że salicylowy tutaj, mimo że w składzie ilość tych toników jest w ogóle znikoma, zresztą to dla mnie nawet dobrze, ale moja skóra nie za dobrze działa na kwas salicylowy. Zresztą pół opakowania zużyła moja siostra, a ja zużyłam resztę. I powiem wam, że jest to na pewno wydajne, bo na twarz tego nie można zbyt dużo nakładać. No oczywiście na wacik, ale generalnie polecam, bo jeżeli chodzi o kosmetyki z kwasami na zimę, to ja go kupiłam za 11 albo za 10 zł, pamiętam. Także kosmetyk z kwasami perfekta, jak najbardziej polecam. Także nie wiem, czy ja do niego nie wrócę. Chociaż naprawdę jest silny ten kosmetyk, naprawdę. Przynajmniej na moją twarz. Kilka z was pytało o te solniczkę i pieprzniczkę. I to jest z tego, z Lidla, Boże, z Biedronki za całe 5 zł. Sztuka. I one, z tego co wiem, teraz będą dostępne znowu w Biedronce. I teraz jak wy to oglądacie, to zerknijcie sobie na gazetkę, bo one albo są, albo za chwilę będą. Także upolujcie, bo naprawdę warto. A ja się tak załatwiłam, że zobaczcie. Dobrze, że serek wiejski jest. To już jest pół biedy. Oczywiście. Oczywiście z koła. A tak się załatwiłam, że nie mam mleka. Chyba będę musiała tu któregoś wydoić. O-o. Chętny? Mi? Tak, wy to oczywiście głodni. Tak, na pewno.